Władysław Olszewski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej zajmuje się poszukiwaniem dawnych mieszkańców Drohobycza. Dokumentuje też losy drohobyckich rodzin. Dziś to miasto na Ukrainie, koło Lwowa, niegdyś na dawnych polskich kresach południowo-wschodnich. W kręgu zainteresowań pana Władysława znalazł się także świętej pamięci Władysław Mróz, znany też jako Tadeusz Lityński. Do Bolesławca przyjechał pierwszym transportem przesiedleńców z dawnych polskich kresów południowo-wschodnich. Kim był i jak żył? O tym opowie gość dzisiejszego odcinka. Na bolesławskim cmentarzu jest taka szczególna mogiła. Przede wszystkim chyba jedna z nielicznych, gdzie zaznaczono, że człowiek, który tam jest pochowany, to przedwojenny major Wojska Polskiego, ale też w czasie działań wojennych, później już pracujący w konspiracji czy walczący w konspiracji, podpułkownik Armii Krajowej, Władysław Mróz. I tutaj mamy dzisiaj okazję po prostu o tym człowieku dowiedzieć się naprawdę czegoś więcej, chociaż wcześniej próbowaliśmy różnego rodzaju materiały gdzieś dostać. To, co tutaj ty prezentujesz, to jest naprawdę, powiedziałbym, kopalnia wiedzy o tym człowieku. Może zacznijmy od tego, że tutaj jest jego klepsydra. Powiedz, jak to się stało, że masz te wszystkie materiały tak blisko dotyczące tego człowieka? Przecież on nie pochodził z tych stron, on tutaj przyjechał po wojnie. No tak się złożyło, że ja też nie jestem z tych stron. To znaczy przybyłem do Bolesławca i ja wiedziałem, że tu jest Mróz pochowany, a mieszkałem poprzednio w Bytomiu. A Mróz tutaj z Drohobycza swoją łączniczką, a potem żoną właśnie przybył pierwszym transportem z Drohobycza, który przybył do Bolesławca 17 września, pamiętna data, 45. I tutaj z nią, tu się ujawnił i tu z nią zamieszkał. A ona rodzinę miała całą w Bytomiu. Na podstawie rozmów i dokumentów właśnie dowiedziałem się, że ta rodzina też tu przyjechała do Bolesławca. Tylko jej siostra wcześniej osiadła w Bytomiu i część, no prawie jeden, ci, którzy jechali w jednym wagonie, wrócili do Bytomia, a nie wiem z jakiego powodu, może żeby, no trudno powiedzieć, właśnie Amrus z tą Julią został w Bolesławcu. Ale on początkowo używał nazwiska innego, prawda? Tak. I właśnie nawet w prasie, która, znaczy w dokumentach, materiałach, nawet u Niciei, u profesora Niciei, figuruje troszkę inne nazwisko niż ja teraz go tutaj prostuję. Jak on przyjechał do, no bo wiadomo, był czynnym oficerem, posłali go na dyspozyturę okręgu AK do Drohobycza, więc był no wysokim zawodowym oficerem, więc nie mógł pod tym nazwiskiem występować. I tak się okazało, że troszkę wcześniej zmarł Tadeusz Lityński. I właśnie ta rodzina Lityńskich przyjechała do Bytomia. Ja z tą rodziną Lityńskich miałem bardzo bliski kontakt, bo Julia po śmierci męża, prawda, Władysława. Możemy pokazać, ona tutaj gdzieś jest, prawda? Ona tutaj właśnie jest, to jest, tak. To jest Julia. To jest Julia. Julia jest też tutaj. Julia jest tutaj. Aha. I Julia jest tam pięknie w kapeluszu taka. Julia jest tutaj. Ona była jakoś związana z podpułkownikiem, no, powinno się powiedzieć, z pułkownikiem Mrozem, jako też łączniczka, bo ona jest z domu Korpak i ta rodzina Korpaków jest spokrewniona z rodziną Lityńskich. No i wpierw gdzieś tam jego osadzono właśnie, no wiadomo jak to, były różne kontakty. I ona zamieszkała, on zamieszkał właśnie w tej rodzinie. No to już jak zamieszkał, no to prawda, już wiadomo, że te kontakty potem ją wciągnął do współpracy.
O działalności Władysława Mroza można przeczytać w książce Jerzego Węgierskiego Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie. Autor opisuje w niej dzieje Inspektoratu Południowo-Zachodniego Okręgu Lwów, w skład którego wchodził m.in. obwód Drohobycz. Oprócz wielu szczegółów dotyczących struktury organizacyjnej w książce jest też sporo informacji dotyczących personaliów czołowych postaci tamtejszego podziemia, w tym właśnie Władysława Mroza. My mamy również jako drohobyczanie swoje stowarzyszenie. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. I właśnie w ramach naszego stowarzyszenia dokumentujemy losy naszych mieszkańców. No a szczególnie ciekawe losy. Ja już dawno się miałem zamiar, że tak powiem, zająć się pułkownikiem Mrozem, będąc już jeszcze wtedy w Bytomiu. No ale czas ucieka, ludzi ciekawych jest dużo. Trzeba było tu przyjechać, no i tak to się szczęśliwie złożyło, że w końcu jak gdyby troszkę dopinamy, żeby tą pamięć o nim zachować. On miał w zasadzie 3 łączniczki. My mamy relacje tych łączniczek spisane i publikowane w naszym biuletynie. Jedna nawet z tych łączniczek żyje. Żyje, ma 90 lat, mieszka w Białymstoku. Mieszka w Białymstoku, tak. Nie, w Bydgoszczy. A nie ma jakiejś takiej, no Julia była najbliżej, no ale wspomnień żadnych niestety, nie, jakiejś takiej relacji, prawda, pamiętnika nie zostawiła. Jak gdyby trochę to na mnie teraz spoczywa, bo ja miałem kontakt z jej ciocią, te materiały mam od niej, ale również mam te materiały głównie, szczególnie te dokumenty, od jej syna. Bo tu Mróz, będąc w Bolesławcu, po ujawnieniu się, co nawet udokumentowałeś w swoim artykule, no on tam potem długo nie pożył, jak się okazało, po tym ujawnieniu. I nie wiem, jakie były tutaj przyczyny, czy oni już wcześniej planowali. W każdym razie no on chyba jeszcze musiał żyć, bo adoptowali takiego z domu dziecka Kazia o nazwisku chłopak Bolesławcu, Kazimierz. Tak? Bolesławcu, mhm. Tak, Bolesławcu. I ja wiadomo, jak Mróz odszedł, to ten Kaziu z mamą wyjechał i mieszka w Bytomiu w tej chwili. I ja go poprosiłem, bo on tam, no co, te materiały wszystkie, także te wszystkie właśnie głównie zdjęcia, te dokumenty, prawda, to mam od niego. Natomiast te zdjęcia takie, te, to właśnie mam no, od tej cioci, prawda, Lityńskiej właśnie, Krystyny. To właśnie, jeśli pozwolisz, czyli Lityński to było nazwisko, które on niejako zapożyczył z tej rodziny, tak? Tak, z tej rodziny, bo on tam zamieszkał potem w Drohobyczu, właśnie w tym domu, gdzie odszedł ten Tadeusz Lityński, on tam mieszkał w Drohobyczu jako Tadeusz Lityński, prawda, no a żona tego Lityńskiego żyła. Czy jakieś materiały zostały po nim z czasu, kiedy on był, bo to trzeba podkreślić, on był zawodowym oficerem w stopniu majora, był dowódcą batalionu, prawda, i no przebył bardzo taką też dramatyczną drogę w czasie kampanii wrześniowej. Zresztą to był pułk Podhalańczyków. Tak, tam, Podhalańczyk był. Pułk Podhalańczyków stał w Samborze, pułk. Natomiast w Drohobyczu był, to jest Mróz. Był batalion. A z tym słynnym peleryny. Tak, peleryny, kapelusz z piórem, tak, 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 tak. A właśnie, i na temat, bo jest taka książka, która mówi o walkach na Lubelszczyźnie bodajże, i tam jest wspomnienie w kilku miejscach o nim, że on był kontuzjowany mocno w czasie walk i później nie dokończył już wojny ze swoim tym batalionem. Natomiast ty masz jakieś informacje na ten temat, czy... No mówię szczerze, on tam został jakoś tam przysłany do Drohobycza.
No jako zawodowy oficer, no przypuszczam, że nie mógł sobą nic w tych czasach niemiecko-sowieckich sobą tam, bo tam na ogół nawet wszyscy to niszczyli. Mamy tak doświadczenia, że nawet teraz szukając materiałów, zdjęć, dokumentów, to najwięcej mamy tych rzeczy od ludzi, którzy wyjechali. Ci, którzy zostali, to bali się, wszystko niszczyli, zdjęcia, a szczególnie związane z wojskiem, prawda? Także tutaj to jest raz, a po drugie, no my to działamy w ramach Stowarzyszenia Ziemi Drohobyckiej, więc to jest człowiek nieurodzony w Drohobyczu, tylko działający okresowo, tak. No i trudno nam tak dogłębnie sięgać, prawda, do jego takiego bojowego szlaku bojowego, bo on przecież brał udział, prawda, oczywiście, jeszcze w wojnie w roku 20, tak, prawda, tak. Młody zupełnie. Tak, no potem, prawda, wojna, cała wojna 39, prawda, i dalej. Znaczy, przepraszam, że tak powiem, to słowo, z tego, co przynajmniej jego córka mówiła, tam ta druga, która mieszkała, ona zmarła niedawno, to zresztą wspomnienia takie o nim tam snuła, natomiast też słyszałem od ludzi, którzy widzieli, jak on się zachował w Bolesławcu wtedy, kiedy go tam aresztowano czy zatrzymywano. To był człowiek wielkiego honoru, ambicji, który nie pozwalał sobie na żadne, powiedzmy tam, zakuwania i inne rzeczy. Jako oficer uważał, że powinien zachować się godnie. No a czy coś na temat jego śmierci? Czy, słuchaj, dotarły do ciebie jakieś informacje, jak to się stało, że on w końcu ciężko się rozchorował po tych wszystkich... No tylko to wiemy, że właśnie był parę razy przesłuchiwany i to no właśnie jeszcze pamiętam z tej relacji tej lityńskiej właśnie, tej z Bytomiu, no bo potem ta Julia przyjechała do Bytomia, no ale nic konkretnego takiego, że tam no, że był torturowany czy coś, to nie dotarło do nas, do mnie w tym wypadku, prawda. No ta śmierć w kwiecie wieku też jest dosyć taka problematyczna, to był człowiek no na ogół zdrowy, nie chorował nigdzie, tutaj świadectwa mamy, że chciał zdobywać różne zawody, kursy, no bo musiał się przekwalifikować, prawda? Wracając do takich właśnie tych już schyłkowych czasów jego, tu się zachowało nawet akt zgonu jego, prawda? Tak, tak. I to jest akt zgonu wydany tu, oczywiście w Bolesławcu. No, jest to szczególny dokument, zwłaszcza wtedy, kiedy się człowiek interesował jego losem. No i jest ogromna ilość zdjęć z pogrzebu. Czy tutaj ta żona, jego ta adiutantka, czy powiedzmy ta jego łączniczka była też na tym pogrzebie, czy nic? No tak, była, tylko i... tutaj no trudno teraz tutaj ją gdzieś tam, bo to są takie zdjęcia amatorskie bardziej, no bo wtedy chyba to tak było, nie? A to są bezcenne kto zdjęcia. Kto to robił, to nawet nie ma, nie wiadomo, kto to produkował te zdjęcia. Ja tutaj nawet chciałem tam dociec, może gdzieś ktoś by kogoś poznał, bo to są nawet takie dość wyraźne. Ja nawet powiększałem je, pytałem się, może ktoś by gdzieś jeszcze, bo tu tak ta czołówka jest też tego pogrzebu. Mhm. Ale tu jest taka sprawa ważna, że wtedy cała ta uroczystość, nabożeństwo odbyło się w kościele, no wtedy jedynym tym kościele, prawda? Tak. Tam przy dzisiejszej ulicy Kościelnej. Muszę powiedzieć, że właściwie to może to dzisiejsze spotkanie i to, jeżeli się ludzie zainteresują, to być może ktoś się zgłosi. Kto zna, bo ja wiem, że byli tacy ludzie, którzy z nim pracowali, bo on był tutaj w tym bolesławskich zakładach materiałów budowlanych. On tam jakieś czynności wykonywał i on się tam spotkał też z innym oficerem Armii Krajowej, z porucznikiem, który Stachurą, który leży też na Bolesławskim Cmentarzu, też młodym człowiekiem, który o dziwo, tak samo jak i Mróz, zmarł też po tych właśnie aresztowaniach. Także tutaj ta sytuacja jest o tyle podobna, że docierały takie informacje od chociażby tych ludzi, którzy byli blisko z nim, że
on był w jakiś sposób tam truty w czasie tych przetrzymywań. No tak się mówi, prawda? Tak się mówi. Ja przeglądałem książkę, która tu została wydana w Bolesławcu przez historia Urzędu Bezpieczeństwa 45-54. Tam jest wzmianka też o Mrozie, że był aresztowany. No, ale nie ma jakiegoś zeznania, jakiegoś dowodu, mówiąc szczerze, że tam go ktoś tak specjalnie gdzieś no, czy potruł, czy no na pewno nie bił, bo to by było głośne, ja uważam, czy tam torturował go, nie? Jest taki dokument się zachował, ja to oddałem do IPN-u, bo to powinno być w takich miejscach tego rodzaju dokumenty, gdzie on się zwraca o weryfikację swojego stopnia, po prostu do Ministerstwa ówczesnego Obrony Narodowej, ponieważ rzeczywiście w kampanii wrześniowej był majorem, ale później został awansowany do stopnia podpułkownika i tutaj te władze ludowe nie chciały uznać już tego awansu, żądały od niego przedstawienia jakichś tam dokumentów, a jemu prawdopodobnie nie było to do niczego potrzebne, po prostu to była tylko kwestia honoru, on był cywilem. Postać Władysława Mroza jest bliska Władysławowi Olszewskiemu, ponieważ sam także pochodzi z Drohobycza. Tam się urodził. Do Polski przybył wraz z innymi przesiedleńcami, mając 8 lat. Ja, wiadomo, tak jak większość z Kresów, przyjechałem z rodzicami do Wałbrzycha. Losy tak się złożyły, że siostra się urodziła w transporcie. No, mama, wiadomo, jaki to był trudny okres, ciężkie czasy, poród, niedługo zmarła, no ojciec się musiał z konieczności drugi raz ożenić, a ja z konieczności musiałem wyjechać po szkole podstawowej. Uradzili, synu, ty jesteś synem murarza, pójdziesz do technikum budowlanego, posłali mnie do Bytomia, to były tak zwane państwowe szkoły budownictwa. Jak ja mówię, że w tym czasie było KLMNO, tyle klas, to nikt nie wierzy. No, skończyłem to technikum, no i już tam potem studia na Politechnice Śląskiej, Wydział Budownictwa, no i już tam zostałem. Bytom konkuruje, wiadomo, z Wrocławiem, które miasto jest bardziej lwowskie. Czyli Bytom, był tam klimat Kresów, prawda, połowę to tam ze Lwowa, parę transportów na Śląsk. No i zaczął się ten klimat tworzyć, taki nawet nieoficjalny, no bo mówię, było ludzi trochę zaangażowanych. No a jak po stanie wojennym, jak się to wszystko ruszyło, jak ruszyły Kresy, bo Kresy wcześniej nie istniały. Nie było Polonii tej wschodniej, tylko była zachodnia. No to zaczęły powstawać stowarzyszenia i pamiętną datę 17 września 89 w przykroju jest ogłoszenie, że jest zjazd Drohobycza w Przemyślu. No i się zaczęło. I pojechałeś. I pojechałem. Prawie w tych samych roku zawiązało się towarzystwo TML, Towarzystwo Miłośników Lwowa. I Drohobyczanie również założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Na marginesie potem Lwowiacy się kapnęli, no Lwowa, a co reszta? No i założono i zmieniono statut. I w tej chwili mamy w zasadzie dwie takie kresowe organizacje. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, bo zmieniono statut, a Drohobyczanie również w tym roku obchodzą, tak jak umownie mówiąc, Lwowianie, 30-lecie. No, pewnie, że jesteśmy w stosunku do tego towarzystwa lwowskiego skromnym stowarzyszeniem, bo obejmuje tylko powiat, a Lwowiacy, że tak powiem, no obejmują całe Kresy południowo-wschodnie. My trochę przebijamy Lwowiaków, wydając tak piękny biuletyn, który wychodzi dwa razy w roku, ma prawie 130 stron, format A4. My w ramach naszego stowarzyszenia mamy takie ciekawe koło, które się nazywa Koło Korespondentów.
To koło grupuje wszystkich rozsianych po Polsce i świecie. Kiedyś z tego świata to było 20 osób prawie. Teraz nam zostało 5, ale już młoda kadra. Czyli są następcy. Tak. I to koło liczy 350 osób. I mając taką ilość członków, a trochę nieraz i dość zamożnych, pozwala to nam bez subwencji żadnych właśnie wydawać tak piękny biuletyn, gdzie dokumentujemy no różne artykuły, właśnie wspomnienia tych łączniczek, tu były publikowane. Składamy gratulacje w tym biuletynie tym, którzy skończyli lat 90. Składamy kondolencje rodzinom tych, którzy odeszli na przestrzeni ostatnich lat. Prowadzimy dość szeroką taką też pomoc charytatywną i taką dokumentującą zasługi. Jako kilkulatek Władysław Olszewski sporo zapamiętał z Drohobycza. Takie pierwsze fakty to pamiętam, bo ojciec na Polminie tym, że pracował. Jak się pracowało na Polminie, to nie chwaląc się, to było się paniskiem, prawda? Ja współpracuję z profesorem Nicieją i nie chwaląc się, jeśli tak troszkę odbiegnę od tematu, bo już nazwijmy to o sobie. Profesor Nicieja, no to wiadomo, rektor Uniwersytetu Opolskiego, wsławił się tymi pierwszymi pracami cmentarz Łyczakowski, cmentarz Obońcu Lwowa i był na naszym, że tak powiem, drohobyckim terenie i zobaczył takie Trójmiasto. Drohobycz, pierw Borysław, Las Szybów. Drohobycz, rafinerie, 5 rafinerii, w tym ta polska duża. I obok największe uzdrowisko Truskawiec, które wówczas konkurowało, miało 264 pensjonaty, konkurowało z Klinicą, która jest większa i ważniejsza. No i mówi, tak pomyślał, że warto by napisać taką książkę tutaj o tym Trójmieście. A że ja jestem zbieracz od dawna wszystkiego, nawet jak tam napisał o mnie, że po śmietnikach. Czasami najwięcej można znaleźć. Przyjechał do mnie do Bytomia, spotkaliśmy się chyba 10 razy, dając mu materiały i właśnie powstała piękna książka Trójmiasto kresowe. Drohobycz, Borysław, Truskawiec. Pięknie wydana, kredowy papier, dużo zdjęć, te materiały było gro ode mnie. I pociągnęło to za sobą cykl, który do tej pory funkcjonuje. Atlantyda kresowa. Wyszedł już 12 tom, gdzie opisuje mało, bardzo mało tam historia miasta, architektura, losy ludzkie, szczególnie ciekawe losy ludzkie. A jeśli jesteśmy jeszcze przy Drohobyczu i o losach, no to można przypomnieć, że było bardzo dobre gimnazjum w Drohobyczu imieniem Jagieły. Kończył to gimnazjum generał Maczek, generał Tokarzewski, no generał już taki powojenny, też Garlicki, Marian, lekarz, generał. Ja już nie mówię o Szulcu, nie? Ale przepraszam, powiedz mi, a jak ty pamiętasz wkroczenie Sowietów? No więc, co ja jeszcze pamiętam z Drohobycza? Więc tak jak zacząłem, ojciec pracował na Polminie, czyli nam się powodziło bardzo dobrze. I to pamiętam jako z tych lat przedwojennych, że ja koniecznie z tego kościoła chciałem jechać fiakrem i w skórę dostawałem, bo ojciec mówił, że na piechotę, a ja fiakrem. Okres wojenny to pamiętam przykro, bo moją ulicą jechali wieczorem, jechały furmanki pełne trupów z Żydami. Nie? To pamiętam nawet raz jeden Żyd, już było szaro, tak gdzieś ciemno. Gdzieś tutaj był ranny, bo to mieliśmy domek. Chodził od domu do domu, żeby prawda, gdzieś mu ktoś coś pomógł, prawda? No ale to wiadomo, jak to było. Pamiętam, jak byłem raz z mamą w rynku, to byłem zdziwiony,
wyciągali jakiś z kanałów obrośniętych na czerwono ubranych ludzi. Byłem chłopakiem, to ja sobie wtedy sprawę zdawałem, co to jest. Do tej pory jest zachowana ściana śmierci. Wyciągano i rozstrzeliwano Żydów od razu pod tą ścianą. Ona w tej chwili w Drohobyczu, ta ściana funkcjonuje jako miejsce pamięci. Miejsce pamięci. Potem czytając właśnie literaturę, no bo tak sobie myślę, dlaczego na czerwono? Po prostu w sypy byli ubrani, z sypów szyli, bo to w miarę mało przemakalne sypy są. Nawet mówię szczerze, mam zdjęcie, o dziwo, z tego masowego, bo była pewna ilość grobów, pogrzeb był taki zbiorowy. Ja z mamą jestem na tym zdjęciu, na tym pogrzebie, prawda, to Niemcy chowali. No wiadomo, no truchleliśmy wtedy, czy ten ojciec z tego wróci, czy nie, bo był w pracy, to się działo w południe, koniec gdzieś około 14, prawda, było to bombardowanie. Także to takie przeżycia, można powiedzieć, podstawowe, no jeszcze wojenne, prawda. To ile ty klas miałeś okazję zaliczyć tam w Drohobyczu? No ja się tam skończyłem pierwszą klasę, znaczy zacząłem pierwszą klasę, bo to tam się szło już od 7 lat, to mam jeszcze pierwszą klasę po rusku, nie? Bo to był warunek, można było zostać, przyjąć nawet, ojciec był murarzem, to nawet no, proponowano, żeby został i tak dalej. No ale wtedy obywatelstwo trzeba było przyjąć, no albo wyjechać. No także podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy. A jeszcze mam takie pytanie, które mnie interesuje. Czy przypominasz sobie, czy tam działało harcerstwo Drohobyczu? Czy coś pamiętasz z tego? Mówiąc szczerze, harcerstwo było bardzo silne. Mam nawet książkę na ten temat harcerstwa, bo obecny kanonik 90-letni jest harcerz wieczny, przyjeżdża zawsze na nasze zjazdy, czy przyjeżdżał w mundurze harcerskim. Ma 90 lat i jest też patronem lotników i szybowników. I napisał piękną książkę o harcerstwie. A tutaj w Bolesławcu, jeśli chodzi o rodzinę taką też typowo harcerską, bo był nawet ten, że Orczykowski się nazywa w Bolesławcu, bo tu jest jedna rodzina nauczycielska Mazur. Mhm. To jest rodzina, mama przyjechała tutaj jako czaskowska nauczycielka, jedna z pierwszych założycieli szkoły w Bolesławcu. No i ona właśnie jako panna jeszcze przyjechała. Wyszła za Mazura i tutaj uczyła, a jej brat był znanym harcerzem, harcmistrzem nawet w Drohobyczu. No osiadł niestety w Anglii, nie wrócił, ale ma piękne pamiątki. Dokumentujące losy dawnych mieszkańców Drohobycza Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej tworzy drzewa genealogiczne. Ta skrupulatna praca przynosi efekty. Stowarzyszenie ma już na koncie kilka tysięcy takich opracowanych drzew genealogicznych. Organizuje też wyjazdy na tamte ziemie. Na jednej z takich wycieczek pan Władysław poznał swoją obecną żonę, bolesławiankę. Dlatego z Bytomia przeprowadził się do Bolesławca. Za Drohobyczem jest taka duża, duża wieś Rychcice. I kolega z tych Rychcic, mieszkający w Gorzowie, organizował wycieczkę do Drohobycza. Głównie dla Rychciczan, no ale to nieważne, to jest wszystko ten własny Drohobycz. On tam zabierał ludzi z Gorzowa, a ja będąc jeszcze wtedy w Bytomiu. Napędzałem ludzi po drodze, bo ja miałem prawda, rozeznanie też o tej rodzinie. I co myślę, jest okazja, żeby ta moja siostra, poczęta w Drohobyczu, pojechała raz do Drohobycza. No nawet tam ją namówiłem, opłaciłem.
A wtedy już byłem wdowcem. No i tak się złożyło, dokumentując te rychcice, skąd pochodzi moja obecna żona, namówiłem, znaczy ona też już wcześniej, ale tak się to zbiegło, bo ja tam nie znałem, że też jechała na tą wycieczkę jako rychciczanka. A jeszcze tak się fajnie złożyło, że usiadła koło mojej siostry, nie? Czyli blisko. Blisko, a ja wsiadałem w Bytomiu. No to od razu żeśmy tam się pomijali, bo też jest, prawda, wdową, już była taką lepszą, 5-letnią była wdową, a ja taki 1,5 roku dopiero. No i tak się zwykle to zaczyna. Pan Władysław nie zamierza rezygnować ze swojej poszukiwawczej misji. Wszędzie, gdzie tylko może, wyszukuje dawnych mieszkańców Drohobycza. A wszystko zaczęło się od poszukiwania siostry, która nie pojechała z rodziną do Polski. Została na Kresach. Ja byłem gościem w domu, czyli w Wałbrzychu. No bo byłem w Bytomiu. I tam pewnego razu przyjechałem do Wałbrzycha i ojciec mówi, mam informację o siostrze. Się dowiaduje pierwszy raz, że została w Drohobyczu siostra. To były lata gdzieś 70. Ale człowiek z tymi Kresami jeszcze wtedy nie żył. Była siostra, była, no to tam siostra mnie obchodzi. Trochę chyba gdzieś około 10 lat, bo to było przed stanem wojennym jeszcze. Już te Kresy zaczęły, nawet bynajmniej tam w Bytomiu, prawda, mieliśmy spotkania. I ja przyjeżdżam i pytam się tej macochy jeszcze, prawda, mojej, gdzie myśmy, bo myśmy gdzieś z ojcem pojechali wtedy, nie? Żeby coś się o tej siostrze dowiedzieć, ale no, on tam rozmawiał tego, nie? No i podpowiada mi macocha, że to było w Jedynie Zdroju, tam pojechaliśmy i on tam rozmawiał z kimś, ale kto to był? A jej się przypomina, że to była kierowniczka kina. Nie? No to jak już to mówię, to już było już ten okres, bo ja pierwszy raz byłem w Drohobyczu przez stanem wojennym. Jeszcze, nie? No to ja w samochód do Jedyny Zdroju kilka kina zawsze znajdę, nie? No i tak się zaczęło te poszukiwania tej rodziny potem, nie? No i tak mnie złapało, że ja poszukuję do tej pory. Pan Władysław, prowadząc koło korespondentów, zrzesza w nim 16 Drohobyczan, których udało mu się odszukać i nadal poszukuje. Nawiązujący do wieży wiertniczej, takie 2,5 metra, taki symboliczny.